Hej, z tej strony Viver. Dzisiaj kontynuujemy sobie naszą przygodę w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon i zaczynamy od zadania Mistrz Płatnerstwa. Czym mogę służyć? Jakiś czas temu byłem na Undvik i znalazłem to. Niech mnie kuna trąca! Wyglądają jak prawdziwe! Bo są prawdziwe. Spójrz na ornamenty. To autentyki. Jak ci się udało je zdobyć? Długa historia. Może kiedyś ją opowiem, ale teraz zależy mi przede wszystkim na pancerzu. Harmoneb Grenekan, generał lejtnant 2. Armii Konnej. Witamy w naszych skromnych progach. To zaszczyt gościć taką osobistość. Słyszałem, że pan generał jest znawcą i kolekcjonerem wytworów sztuki płatnerskiej. Zgadza się, a o tobie mówią, że jesteś mistrzem. Och, zbytek łaski, naprawdę. Potrzebuję ciężkiej zbroi, odpornej na pociski przebijające. Pociski przebijające? Znaczy się, bełty. Będzie ciężko, trzeba by użyć specjalnego stopu, utwardzić. Z nowymi narzędziami damy sobie radę. Pal w piecu, ja przygotuję resztę. Na wiele pozwalasz podwładnym. Rozumiem pan generale. Ciężko dziś o dobrego pomocnika. Zapraszam na zewnątrz, omówimy szczegóły, kwestie finansowe. Na zewnątrz czego? Zawsze to samo, mam już tego dość. O co tu chodzi w ogóle? Czego masz dość? Tego, że wszyscy traktują mnie jak popychadło. A prawda jest taka, że te zbroje dla Nilfgaardczyka, któremu Fergus tak fachowo wchodzi w tyłek, to ja zrobię. I twój pancerz zresztą też. W takim razie czym zajmuje się Fergus? Kuje podkowy, gwoździe. Reszty nie daje mu tykać, bo nawet proste czopowanie potrafi zepsuć. Ale jak przychodzi co do czego, to on spija śmietankę. Jego nazywają mistrzem. Bo kto by uwierzył, że ludzka kobieta może być dobrym płatnerzem? Ale krasnolud Kowal to co innego. Skoro tak to wygląda, to czemu się nie postawisz? Właśnie zamierzam. Niech sam sobie robi zbroję dla Nilfgaardczyka, a ja zrobię drugą. Potem zobaczymy, która jest lepsza. Potrzebuję tylko jednej rzeczy, której sama nie zdobędę. Może mógłbyś mi pomóc? Zależy, o co chodzi. Żeby dobrze wykończyć zbroję, muszę ją zahartować. Zwykle stosuje się do tego olej, ale ja chcę użyć kwasu. Kikimory i archegryfy plują kwasem. Archegryfy? Znaczy gryfy smocze? Parę dni temu byli tu ludzie barona i mówili, że widzieli takiego na północ od Wrońców. Ponoć zabił kilka osób. Czyli chyba szykuje nam się zlecenie. Czyli i tak będzie na niego zlecenie. Równie dobrze mogę go zabić już teraz i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeśli przyniesiesz mi kwas i udowodnię, że jestem lepsza niż Fergus, będę dla ciebie pracować. Potrafię kuć pancerze, jakich nie zdoła zrobić żaden inny zbrojmistrz. Okej, w takim razie mamy deala. Muszę skończyć ten pancerz, potem pogadamy. Może pójdziemy się pomodlić z wieczorem. Czyli szukamy archegryfa. Zabieramy kwas, oddajemy tej laseczce i dostajemy zbroję, która będzie nam podcierać tyłek. Przynajmniej o takiej zbroi była mowa wcześniej, więc mam nadzieję, że dotrzymają słowa. No bo jak nie, no to kiepsko. Myślę, że możemy sobie tu zrobić szybką podróż do wsi Wrzosowa.
Czyli tak, potrzebujemy oleju. I potrzebujemy na hybrydy, tak? Zwierzęta z hybrydą. Okej, okay, myślę, że będziemy już przygotowani. I poszukajmy jakichś śladów. Rozpruty brzuch. Rany szarpane, najpewniej od szponów. Z tego została tylko ręka. Archegryf miał sutą kolację. Tu musiał skończyć ucztę i ruszył w kierunku otwartej przestrzeni, żeby odfrunąć. Pióro Archegryfa pewnie je zgubił, kiedy wzbijał się do lotu. Może ma gniazdo gdzieś w pobliżu. Okej, czyli szukamy dalej. No i pojawił się. Możemy jeszcze sobie tutaj zapodać jakiś wywar. Dobra, spróbujmy go uderzyć kartaczem. Thank you.
O kurczę, coś mi ucieka ten gryf. Okej, dobra, udało się. Ciężka walka. Szczególnie, że jednym ciosem odbierał mi około połowy życia. Dobra, w takim razie sobie tutaj zdziabnijmy głowę archegryfa. Zobaczmy, jaki bonus dostaniemy. Chyba bardzo, bardzo podobny do tego, co mieliśmy ze zwykłego gryfa, ale nie jestem pewien. No, będzie trzeba zweryfikować zapewne. Ok, w takim razie możemy wracać. Po pancerz. I wracamy do kasztelu. Pogadamy z... mistrzynią płatnerską. Oczy masz jak kocur. Myszy też łapiesz? Czym mogę służyć? Chcę obejrzeć twoje towary. Dobra, jeszcze w międzyczasie możemy się pozbyć tutaj tych gratów. Dobra, pogadajmy z Joanną. Jesteś? Jak? Masz kwas? Mam. Używaj go ostrożnie, jest bardzo żrący. Wiem. Tam, skąd pochodzę, poparzył niejednego. Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła. A potem przekonamy się, kto jest lepszy. Fergus czy ja? Geralt! Skończyłam! Wygląda bardzo profesjonalnie. Zapraszam, panie generale. Zbroja już czeka. Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się. Dość toporna. Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć?
Dokładnie to, co widać. Joanna też zrobiła zbroję dla generała, żeby udowodnić, że jest w tym fachu lepsza od Fergusa. Joanna, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj. U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem, generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud? Masz rację, ja nie wierzę. Ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach, w warunkach bojowych. Z przyjemnością. Ho, 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 jakie tłumy. Hej, ty tam, włóż tę zbroję. Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Panie generale, wykułam tę zbroję dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę. Geralt, pomożesz? Najpierw muszę wiedzieć, jak będzie wyglądała próba. Zamówiłem zbroję, która powstrzyma bełty. Więc jak sądzisz, jak mam zamiar to sprawdzić? Nie obawiaj się, Geralt. Zbroja wytrzyma. Kwas nadał jej takiej twardości, że musieliby strzelić do ciebie z balisty, żeby ją przebić. Pomóż mi, proszę. Nie, jasne, że pomożemy. Co tam, bełcik jeden. Niech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Ubierajcie zbroję. Czekam na zewnątrz. Dobra, tamten już ubrany, widzę. Jasna cholera, a ja tu tylko przyszedłem konia podkuć. To ma być pancerz odporny na bełty? Wypłacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga zbroja. Nawet nie drgnął. Żyjesz? Tak, bliżę się, ale ta zbroja to szmelc. Wstań, chcę obejrzeć zbroję. Nawet się nie wgniotła. Ciężko mnie zaskoczyć, ale muszę przyznać, że tobie się udało. A ty dokąd? Od teraz kuźnia należy do mistrzyni Joanny. Mistrzyni przejmuje też wszystkie zlecenia armii nilfgaardzkiej. Czy to jasne? Jak słońce. Oto zapłata za zbroję. Przyślę po nią kogoś z moich ludzi. Na mnie też już pora. Wezmę tylko swoje rzeczy i schodzę ci z oczu. Zaczekaj, nie musimy się tak rozstawać. Byłeś dobrym pomocnikiem. Moglibyśmy dalej pracować jak dawniej, tylko teraz już bez kłamstw. Fakt, dobrany był z nas duet. No, to leci rozpal pod kuźnią. Zyskaliśmy nowego klienta, będziemy teraz kuć wiedźmińskie pancerze. Przyznaj, nie byłeś tak do końca pewien, czy zbroja wytrzyma. Wierzę w wirtuozerię rzemiosła, bo sam do niej dążę. Gdybyś nie wiedziała, co robisz, nie poprosiłabyś o legendarne narzędzia z Undvik i kwas archegryfa. Dzięki za zaufanie. Twój pancerz będzie gotowy za kilka dni. Chodź, pomogę ci się uwolnić z tego. Okej, czy to nie był nasz pancerz? Okej, dobra, w sumie moglibyśmy tutaj sobie poczekać. Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Jak tam mój pancerz? Właśnie się robi, ale potrzebuję jeszcze trochę czasu. Wiesz, nie chcę odstawiać fuszerki. Jasne, rozumiem. Dobra, więc zróbmy sobie medytację. I od razu załatwmy tą sprawę z pancerzem. G-
Geralt, miło, że wpadłeś. Co mogę dla ciebie zrobić? Jak tam mój pancerz? Gotowa. Wzmocniłam na łączeniach i wytrawiłam w kwasie. Wszystko zgodnie z tradycją mojego klanu. Dzięki. Ile ci jestem winien? Daj spokój. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. To prezent. I podziękowanie za to, co dla mnie zrobiłeś. Weź go i niech ci służy. Dzięki. Super, nie? W takim razie zobaczymy, jak to wygląda. O 27 jest wzmocniona zbroja. Czyli jeszcze 3 levele musimy poczekać. No, jest całkiem zacna, faktycznie. Dobra, okej. W takim razie zachowamy sobie ją w ekwipunku i ruszamy dalej. Mianowicie, oddajmy sobie może... Najpierw to zlecenie. Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Podobno mieliście problemy z archegryfem. Ano, zabił kilku wioskowych na północ od Wrońców. Ludzie przyszli na skargę do barona i tyle lamentowali, że się zgodził nagrodę dać temu, co potwora ubije. Dobrze się składa, bo przyda mi się parę kolon. No jednak, co Wiedźmin, to Wiedźmin. Masz, uczciwa płaca za uczciwą pracę. I wydaje mi się, że nie mamy tutaj już nic do roboty. Same wyścigi oraz gwint, więc... Cóż, pora pogadać z sierżantem i zabrać umę. Mam sprawę. No. Przychodzę zabrać umę. Chyba chciałeś powiedzieć, że przychodzisz prosić o zgodę, żeby go zabrać. Teraz ja tu rządzę, więc... Nie będę o nic prosić. Oznajmiam. Możesz spróbować mi przeszkodzić. Ale wtedy twoje światłe rządy skończą się przedwcześnie. Myślisz, że się ciebie boję? Powinieneś. Dobra. Nie będę przelewać krwi z powodu jakiegoś ułomka. Idź do stajennego. Wyda ci go. I szerokiej drogi. Pięknie dziękuję. Okej, spoko. Raczej bez problemu się udało to załatwić. Zabieram Brzydala. Nie ma takiej... Sierżant Ardal zezwolił. A przywieziecie go z powrotem? Nudno bez niego będzie. Nie, nie przywieziecie. Otwieraj drzwi. Już. Co znaleźli rozrywkę. Cześć, mały. To jest płotka. Zawiezie nas do Kermore. No, chodź. A jaj, ma dziurawą skarpetkę.
To całkiem pocieszny. Co do? Dość już wybuchu. Jedziemy. Zdaje się, że mamy gości. Nilfgaardzki koń bojowy. Czego chcecie? Cesarz jest z ciebie niezadowolony. To powinien poprosić o pomoc kogoś innego. Cesarz nie będzie prosił. Ani ciebie, ani nikogo innego. Jedziesz z nami do Wyzimy. Jesteś pewien? Nawet nie próbuj. Dobra, prowadź. A trzecia armia weźmie Banglen od zachodu. Za pozwoleniem, wasza wysokość. Wywiad donosi, że załoga Banglean składa się głównie z najemników. Przekupstwo? Obędzie się bez strat w ludziach. I szybciej. Wydaj stosowne rozkazy, a potem wypływaj. Niezwłocznie. Wasza cesarska mość, Yennefer. Nie ściągnąłem cię tu, żeby wymieniać grzeczności. Złóż meldunek. Bez grzeczności, tym lepiej. To proste. Nie jestem twoim żołnierzem. Nie jestem na twoich usługach. I nie będziesz wydawał mi rozkazów. Wolisz, żebym wydał rozkazy strażnikom? Rozejrzyj się, czekają na moje skinienie. Geralt. Melduj. Ten człowiek jest kluczem do odnalezienia Ciri. Daję ci 3 świeże tropy. Oferuję pomoc wywiadu i nadwornej czarodziejki. A ty zamiast córki przywozisz mi jakąś pokrakę. Lepiej dla ciebie, żeby to nie był koniec raportu. Słuchaj, szukam igły w stogu siana i to igły, która w dowolnym momencie potrafi się... To trudne, tak, zdaję sobie sprawę. I co z tego? Posłuchaj, rządzę największym państwem, jakie widział świat. Prowadzę wojnę z północą, dowodząc dziesiątkami tysięcy żołnierzy i w domu z korporacjami i szlachtą, które chcą wysadzić mnie z tronu. Więc nie żal się, że coś jest trudne, bo nie robi to na mnie wrażenia. Prześledziłem te 3 tropy, o których mówiłeś. Ciri pojawiła się wpierw na Skellige razem z pewnym elfim czarodziejem, ale o tym więcej wie Yen. Wyśledził ich tam dziki Gon. Musieli uciekać do Velen. Tam ich ścieżki się rozeszły. Ciri była jakiś czas u barona, lokalnego watażki, który... Znam swoich lenników. Który pokierował ją do Nowigradu. Ciri wdała się w zatargi z półświatkiem, więc wróciła na Skellige. Tam spotkała swojego towarzysza. I dziki Gon. Musieli razem uciekać na morze. A następnego dnia ich łodzią przybił do brzegu on. Cóż, na wiele mi się ta wiedza nie zda. Ale przynajmniej wiem, że nie marnowaliście czasu. Ta pokraka może być twoją córką. Ciało Umy jest wytworem klątwy i kogoś w sobie skrywa. Umiesz odczynić to zaklęcie? Cóż, zrobiłam już szeroką kwerendę. Ale musiałabym znać formułę, której użyto, a to... Vafeil Elaine Kedmilfolii. Gledivdorn Eptenaid.
Bundro, Itne i Yahus. Wiem od Jaskra. Ciri z nim o tym rozmawiała. Chociaż raz mnie pozytywnie zaskoczyłeś. Yennefer, ponawiam pytanie. Tak. Chyba. Ale muszę... Szczegóły mnie nie interesują. Geralt, wiele nie zdziałałeś, ale i tak więcej niż nieudacznicy z mojego wywiadu. Oto pół umówionej nagrody. Drugie pół dostaniesz, kiedy przyprowadzisz mi Ciri. O, dobre pytanie. Co tu odpowiedzieć? Nie liczyłbym na to. To nie była prośba, Geralt, tylko polecenie. I dobrze ci radzę. Nie lekceważ go. Audiencję uważam za skończoną. Żegnam. Dzięki za wsparcie. A co się stało z twoim słynnym ciętym humorem? Byłaś pokorna jak studentka Aretuzy na kolokwium rektora. Po prostu wiem, kiedy mogę sobie pozwolić, a kiedy lepiej położyć po sobie uszy. W przeciwieństwie do niektórych. A, już rozumiem. Czyli jesteś złośliwa wobec mnie, bo jestem tylko prostym wiedźminem, a... Naprawdę, Geralt? Teraz chcesz o tym rozmawiać? Pokłócimy się przy innej okazji. I w sali, która ma mniej uszu. No dobrze. To jak możemy odczynić klątwę umy? Musimy zabrać go do Kaer Morhen. A i Geralt. Wybacz, ale nie dam rady cię przenieść z umą i płotką, więc... Nie ma sprawy, pojadę konno. Nigdy nie robiłem teleportów. Okej, w takim razie myślę, że w tym momencie możemy sobie zakończyć odcinek. Proszę. I zobaczymy, jakie będą dalsze przygody umy w kolejnym odcinku Racja. Z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon na moim kanale. A więc do usłyszenia, hej hej!